działamy wszyscy razem w porozumieniu, mamy swój program komputerowy, gdzie wprowadzamy żywność, wydajemy to solidnie, tak żeby nie powtarzać, żeby nie każdy korzystał z każdego punktu, tylko żeby więcej ludzi otrzymało tą pomoc. Oczywiście znajduje się żywność pierwszej potrzeby, podstawowe długoterminowe produkty, artykuły chemiczne, artykuły kosmetyczne. Ponieważ nastąpiły zmiany, bo do tej pory, do ubiegłego tygodnia działał tylko punkt napaderskiego, przygotowaliśmy też dla państwa z Ukrainy specjalne mapki, jak się poruszać, gdzie iść po pomoc. I wygląda to w ten sposób, że jak ktoś weźmie w Caritasie na przykład mąkę, sól, cukier, to do nas przychodzi po artykuły, których tam nie było. I odwrotnie. Tak, żebyśmy nie powtarzali tej żywności w każdym jednym punkcie to samo. Tak, żeby to było ustalone już systematycznie. Każda osoba może odebrać żywność, chemię dwa razy w tygodniu. I to jest taki regulamin między nami wszystkimi ustalony. Cieszę się z tego, że te nasze punkty współpracują ze sobą, bo chodzi o to, żeby ta pomoc po prostu była właściwie, mądrze, rozsądnie udzielana. Oczywiście oprócz żywności, chemii, artykułów higienicznych, wszystkie te punkty też wskazują, gdzie można otrzymać innego rodzaju pomoc, chociażby prawną, psychologiczną, czy też w nauce języka. Przez ten cały czas pracowaliśmy właśnie z władzami miasta, przede wszystkim z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, nad tym, by ta pomoc była systemowa. Przy doświadczeniach organizacji pozarządowych, osób, które pracują przy pomocy humanitarnej w Kielcach, w różnych punktach wspólnie stworzyliśmy system. I dzisiaj ten system właśnie, można powiedzieć, że właśnie się otwiera, uzupełnia się o właśnie taką zorganizowaną pomoc, przede wszystkim żywnościową dla osób z Ukrainy, bo proszę pamiętać, że żadna organizacja pozarządowa nie jest w stanie weryfikować statusu majątkowego osób, jak tylko i wyłącznie uprawnione urzędy. I powiem szczerze, że cała nasza brygada Spaderewskiego oczekiwała tego dnia i serdecznie dziękuję pani wiceprezydent Szczypiór i pani dyrektor Gościniewicz, bo to są osoby, które wzięły na siebie ten ciężar i naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że mamy uzupełniony system. A oczywiście Paderewskiego pozostaje, funkcjonuje tak jak do tej pory. Zbieramy również na Paderewskiego żywność, którą przy współpracy oczywiście z MOPR-em przekazujemy tutaj, by to oni już w sposób formalny przekazywali ją dalej. Natomiast u nas pozostają na Paderewskiego oczywiście i chemia, i wsparcie pod kątem tekstyliów, odzieży. Pozostaje cały czas kącik dla dzieciaków, przy czym współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód i z panią dyrektor Gościniewicz, żeby punkt na Paderewskiego uzupełnił jeszcze jedną przestrzeń, którą zauważyliśmy w czasie tych 2 miesięcy funkcjonowania, że ci ludzie, którzy przybywają do nas z Ukrainy, też potrzebują miejsca, w którym mogą się ze sobą spotkać i ze sobą porozmawiać, wymienić pewnymi doświadczeniami, ale też potrzebują tego kontaktu z nami po to, żeby zobaczyć i nauczyć się takiej realności funkcjonowania w Polsce i tu w Kielcach i też jakby dostać tego wsparcia od nas, bo to wsparcie często jest bardzo ważne i myślimy o tym, żeby w tym kierunku rozwijać Paderewskiego, ale to jeszcze z czasem. Chciałabym przede wszystkim podziękować za odciążenie punktu na Paderewskiego i podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy tam pracują. Robią naprawdę kawał dobrej roboty. Jeśli chodzi o nas, również przypominam, że działa punkt informacyjny dla cudzoziemców na ulicy Sienkiewicza 78A. Pomagamy informacyjnie, także wszelkie informacje dotyczące pobytu, zamieszkania w Polsce, tak, możemy pomagać również prawnie oraz psychologicznie, jak również są u nas prowadzone w dalszym ciągu kursy języka polskiego, które są darmowe.